No i fantastycznie. Mam dzisiaj wyzwanie ukończyć 7 zawodów samochodami Touring Cars na poziomie normalnym, więc nie muszę tam mieć, ale kurde, ja tego w ogóle nie mam ukończonego na poziomie maksymalnym, więc ja chyba te samochody mam bardzo słabe. Wygląda na to. No dobra, spróbujmy sobie ukończyć na poziomie trudnym, co tam będziemy na normalnym jeździć. Na normalnym to ja już mam zrobione, tylko trzeba samochód tutaj zmienić. Bo ten nie jest chyba najszybszy z tych, co mam. Przełącz pojazd, cyk. I tak, 275, tam miałem najwyżej. Tak, to chyba będę miał... A tu Ferrari jeszcze mam takie fajne. 1000 koni mechanicznych, jezu. Tu ma tylko 800. Prędkość maksymalna nieustalona. Oba te samochody to są takie zabawki torowe. Ale ja wezmę chyba Ferrari. Przetestujemy, nie? Może się uda na tym poziomie. Niby za słabe je. Zobaczymy, czy dam radę. Patrzcie, jakie tutaj fury już stoją. Myślicie, że ich dogonię? Może być ciężko. I gaz. A, ja znam ten tor. Musimy aż 7 wyścigów ukończyć w tym zadaniu. Ole się tu pędzi. Dobra, na razie jestem ostatni, przedostatni. Także nie jest źle. O kurwa. Teraz będziemy nitrować, tylko tutaj muszę trochę poznać trasę, żeby wiedzieć, gdzie nitrować. Przede mną w ogóle jakiś... To jest chyba Challenger taki przerobiony na turnie. Jak się spychają, ty. Ja się też będę spychał. Dziwnie się tu jeździ tymi furami. Zwłaszcza jak się przesiądziesz z Fordy. Siedem biegów tu. Powinienem bardziej przy rozpędzaniu tego nitra używać. Ale kurczę, jakoś tam się w czołówce przez chwilę trzymało. Kurde, jak oni pędzą. Jezu, jak tu się, jakie tu są szalone te wyścigi. Masakra. Porsche! Ej, ten Challenger i Porsche są w jednym teamie, widzę. Oni w ogóle przy wewnętrznej biorą te zakręty i mają to gdzieś. Ja pierdolę. Dobra, tu po tym ostrym zakręcie musimy nitrować. Chyba niezbyt dobrze przynitrowałem, ale chyba nie jest najmniej. Ja w ogóle nawet nie muszę tego wygrywać, żeby te tamte te rzeczy ukończyć. Bylebym po prostu skończył wyścig, nie? A to już koniec jest. Ale to dobrze mi poszło, druga pozycja? A samochód miałem znacznie gorszy, nie? Dostanę w ogóle jakieś rzeczy za to? O, miałem wygrać wyścig. Ale ja chcę moje te... Ja chcę moje części. Ła, to ja muszę wygrywać. No nie. Ja myślałem, że jak będę miał drugą pozycję, to już jest fajnie na tym poziomie trudności, jak mam jeszcze gorszy samochód. Ej, dobrze mi się jechało tym Ferrari, ale myślę, że... Czekaj, tu się wjeżdża? Czekaj, się z drugiej strony wjeżdża. Myślę, że... Tu się nie da wjechać. A co tutaj?
Myślę, że lepiej. Aha, bo tutaj mamy ten. Myślę, że lepiej by mi się jechało chyba Pagani. Poganinę by się lepiej jeździło. To ja tej strefy chyba też nie robię. O, i cyk. Paszli. No i fajnie. Tam jeszcze jakoś chyba dalej można wyjechać, ale... Dobra, jestem. Chyba zaliczyłem, nie wiem. Ja najbardziej lubiłem tu, pamiętam w The Crew, te takie monsterowe rzeczy, nie? Tam, że monsterem można było to robić takie obroty, jakieś inne rzeczy, nie? To było spoko. No dobra, więc patrzcie, nie zaliczyło mi. Na poziomie normalnym muszę jechać, koniecznie na poziomie normalnym. Nie mogę jechać na wyższym poziomie, muszę jechać na poziomie normalnym i ukończyć te zawody. No i koniec wyścigu, no nic się tutaj nie działo, moi drodzy. Nawet nikt nie zdołał mnie dogonić, mam naprawdę za dobry samochód. I tutaj nie ma co po prostu. Za dobry samochód, musiałbym wziąć słabszy, ale wtedy będę też dostawał gorsze części za ukończenie tego wyścigu, nie? Więc to bez sensu. Zobaczymy, jak mi pójdzie z normalnymi graczami, nie z botami. Tutaj jeszcze sporo jest do zrobienia z tymi botami, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym to wszystko przechodził na odcinkach właśnie i zdobywał te wszystkie rzeczy. Nie wiem, jak się tu ścigać, ale zobaczcie, ja myślałem, że po jakimś czasie do tego multiplayera faktycznie zostaną dodane kolizje. Ale jak widać, jednak nie zostały dodane. Że nie ma takiej większej interakcji między graczami, nie? Au, au, au! Co to się wydarzyło? Wow, jak tu trzeba uważać. Już przegrałem wyścig, nie? Drzewa są takie stalowe. Ja pierniczę, jaki trudny wyścig. Jak trudno się jedzie. Czterysta na godzinę. Kurde, jaka traska fajna tutaj. Przez ten most przecisnę się? Wow! O kuźwa! Tu trzeba naprawdę dobrze te traski znać. Jo, nie mogę. Masakra. Tutaj wyprofilowane. Fajnie brzmi ta pojedynka. Zresztą nie wiem, czy tak w rzeczywistości brzmi, bo to chyba hybryda jest, nie? Silnik 2.0 TDI. Łe, to mnie zostawili, tu naprawdę trzeba dobrze traski. Chyba najpierw trzeba ukończyć fabułę i te wszystkie wyścigi, żeby się bawić na... O, fuck! Jak tu wyczuć to w ogóle? Masz wrażenie, że masz pełną kontrolę nad samochodem, a za chwilę on wypada z zakrętu. Masakra. Ale dalej ktoś tam gra, nie? To jest wielki plus. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy to PvP zostało wprowadzone, ale z parę miesięcy temu co najmniej. Myślę, że... Nie no, już Forza Horizon 4 chyba wtedy była, co? No ale i tak słabo to wygląda. No bo nie mamy żadnych kolizji, żadnej interakcji między innymi graczami, nie? Nie musimy się tak wyprzedzać. Chociaż te wyścigi są tutaj tak chaotyczne, że w sumie sobie nawet tego nie wyobrażam. We'll be right back.
zostawili, nie? No nie ma szans. Nie, no wiecie co, te traski są bardzo trudne, ja ich w ogóle nie czuję. Ta droga jest taka strasznie ciemna. Nie potrafię tego wyczuć, jestem strasznie przyzwyczajony do Forzy. Tutaj dla mnie jest takie... Jezu, strasznie trudne. O! Daj spokój, kurde, jakiś kosmos w ogóle. Wygrał ten chyba w Bugatti, nie? O, ale zdobyłem jakiś poziom, zdobyłem jakieś części nawet. To chyba warto się na tym online ścigać, nie? Żeby te części farmić tutaj. Tylko, że ten wyścig był chyba taki wyjątkowo szybki dla mnie, bo mieliśmy te hiper samochody, nie? O, a tutaj mamy kolizje włączone. Ho, ho, ho. No dobra, zobaczymy. I też są hypercars w tym miksie. Dobra, hovercraft. O kurde. Co? To którego ja mam wziąć teraz? Tego małego cip-cipa, czy tego dużego? Nie no, biorę tego małego cip-cipa, bo... Biorę go. Tamtym to nie dam rady sterować w ogóle, ale okej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No nie wiem. W poduszkowcach nie jestem dobry. Jest trudno w poduszkowcach. Zobaczymy, jak mi pójdzie. A mi się wydaje, że wcześniej nie było aż tak dużo poduszkowców. Tylko był jeden chyba model. Ja i to jeszcze jest ten trudny wyścig. Ale go trochę w sumie trenowałem. Wow. I są kolizje włączone, to jest najważniejsze. Ja myślałem, że... To chyba się wybiera teraz, a? Dobrze, dobrze. I tutaj jakaś dodatkowa hopka jest w tym wyścigu. Dobra, na razie jestem drugi. Nie będzie tak źle. A, ja chyba wiem, o co tu łazi. Chyba jest tak, że wszyscy mają ten sam poziom samochodu. Pojazdu w sensie, nie? Nie jest tak, że ktoś ma tam nagle 1000 punktów. A nie wiem, by trzeba było zauważyć po wyścigu, ale chyba tak jest, bo w miarę wszyscy razem się trzymają, nie? Tamten z przodu wyrwał mocno. Zostały wszystkie z tyłu, ale w sumie ci z tyłu też mnie nie mogą dogonić. Tutaj nie ma tunelu aerodynamicznego, zdaje się. Kurde, ale wyrwał to ten z przodu. Z dwoma silnikami chyba najlepszy poduszkowiec, jestem taki niziutki. Nie, to w ogóle chyba czwarty raz jadę tą traskę. Ja podejrzewam, że niektórzy to takie koksy są. Oni już wiedzą, jak na skróty jeździć, a ja nie. Ale trudno, ja się tam nie poddaję. Dobra, muszę sobie tylko nitra używać. O, ja pojechałem na jakieś skróty. Muszę sobie nitra używać tylko przy rozpędzaniu. Będzie najlepiej. Musimy przez ten checkpoint. I rozpęd. O, czekaj. Kurde, nie da rady tego z przodu dogonić. Chyba części mają tutaj jakieś. No właśnie muszę sprawdzić po wyścigu, jakie oni mieli tutaj poziomy tutaj się pojawia. A tak coś mi się kiedyś pamiętało, że w The Crew 2 chyba wszyscy mieli... Czekaj, tutaj chyba, no. W The Crew 2 chyba wszyscy mieli takie same te osiągi na multiplu. Patrz, jak zadriftowałem. No, a i powiem, że ten mały jest fajny, tylko wydaje mi się, że on nie będzie miał zbyt dużej prędkości maksymalnej.
To chyba za każdy wyścig dostaje się części, więc opłaca się to jeździć te wyścigi, nie? Cyk! Jak się fajnie wbuja na tych poduchach. Udało mi się na drugiej pozycji, zajebiście. Pięknie. Tylko właśnie, muszę zobaczyć... Czekaj, następne informacje. Nie, no wszyscy mają, zobaczcie, wszyscy mają to samo. Wszyscy mają 80 poziom. W ogóle jakaś dziewczynka mnie wyprzedziła. Wszyscy ma... Ja sobie też... O, wiem. Wiem, co zrobię. Ja sobie ustawię jakiegoś... Wiecie, awatar jakiegoś dzieciaka. Na tym. Wtedy każdy będzie się wkurzał, że taki jakiś dzieciak go wyprzedzi. Tuningujemy. Pyk. Pyk. I pyk. I chyba tyle. Wybieramy. I gaz. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Ja nie w tym hałasie to ja nie słyszę swojego motocykla. Nie mam jak zmieniać biegu. Daję w ogóle. Jezu, jak dziwnie. Ale mnie zgnoił. No i już koniec wyścigu dla mnie chyba. Trzeba cały czas na piątce jechać, coś tak czuję. Nie warto redukować na tą czwórkę. A co? Chyba nie trzeba tak często kopać, nie? Kurde, długi ten wyścig dobry. Dogoniłem tego, co mnie zepchnął. Ale już go nie udało się wyprzedzić. Kurde. Trzecie miejsce, nie? No dobrze, jest.
Ale fajnie właśnie, że wszyscy mają te same pojazdy, nie? Na takim samym poziomie. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś tam by lepiej sobie stunigował, na przykład w Fordzie mamy tak, nie? Że ktoś tam może sobie lepiej troszeczkę samochód dostosować i trochę bardziej wymiata, nie? Na wyścigach, zależy od wyścigu. No ale dobra, jakieś części w ogóle dostałem jakieś części, zobaczcie, to się fajne części chyba wygrywa w tych wyścigach. Ja tu będę częściej sobie zaglądał do tych wyścigów, one fajne są dosyć. No i mamy kolizję, więc ja jestem zadowolony. Zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i fantastycznie.